Zacząć od kwestii, która mi się nasunęła po otrzymaniu, znalezieniu w Słupce takiego zaproszenia na 13 turniej szachowy juniorów. Fajna impreza, tylko zadaję sobie pytanie, czy szachy to jest dziedzina kultury, czy to jest dziedzina sportu? Zaproszenie jest podpisane przez dyrektora Gliwickiego Centrum Kultury. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji powołany jest po to, aby jakoś ułatwiać mieszkańcom naszego miasta uprawianie sportu i rekreacji. Pytanie jest, dlaczego Giżycki Centrum Kultury organizuje turnieje sportowe? W nawiązaniu do tej kwestii dalsze pytania, ale też z prośbą o przygotowanie na następne nasze spotkanie bardziej takich szczegółowych odpowiedzi. Z dużym zaniepokojeniem obserwuję, że imprezy, znaczące imprezy kulturalne, jakieś koncerty, jakieś spotkania z artystami o nawet światowej sławie, organizowane są przez Giżyczan działających w Centrum Kultury Węgorzewie. Dlaczego? Chciałbym uzyskać odpowiedź. Dlaczego te wszystkie imprezy, które kiedyś bywały w Giżycku, wyemigrowały z Giżycka do Węgorzewa? Nasi przedsiębiorcy sponsorują te imprezy. Następne pytanie, do zadania którego zostałem zobligowany przez młodzież. Otrzymałem maila z prośbą, żebym poruszył tę kwestię na posiedzeniu Rady. Dlaczego został zlikwidowany zespół Trójnoga Kotka, który funkcjonował kilkanaście lat, osiągał znaczące sukcesy, był jakąś swego rodzaju wizytówką naszego miasta, jeżeli chodzi o sferę kultury. Mogę tylko z przykrością stwierdzić, że usłyszałem przyjemną w sumie dla siebie wiadomość na koncercie organizowanym przez Węgorzewski Dom Kultury o reaktywacji zespołu Smallman. Zespół, który w 2007 roku, będąc zespołem funkcjonującym w Giżyckim Centrum Kultury, zdobył bardzo prestiżową nagrodę Złota Tarka dla właśnie takich amatorskich zespołów, rozwijał się, w pewnym momencie zniknął z mapy kulturalnej Giżycka. Chciałbym wiedzieć dlaczego. Jest tutaj członek zespołu Smallband. W pewnym momencie Smallband podjął decyzję o rozwiązaniu i była to decyzja suwerenna. I zespół przestał działać po prostu, więc trudno, żeby koncertował, jeśli go nie było. Możemy sobie dyskutować na temat kultury. Dostaniecie Państwo jeszcze szczegółowe odpowiedzi, ponieważ nie widzę Pani Dyrektor, ani zastępcy Pani Dyrektor. A propos zespołu Small Band, to faktycznie żeśmy się rozeszli tylko dlatego, że nie mogłem znaleźć wspólnego języka z Panią Dyrektor. W sobotę w Węgorzewie odbywa się turniej pod dużym ciężarem Pokutach Burmistrza Węgorzewa. Znamienne jest to, że organizuje Giżyckie Stowarzyszenie przy współudziale giżyckich firm. Dlaczego tam organizuje? Dlatego, że w Giżycku dla nich nie było miejsca. Więc coś jest na rzeczy. Ja w każdym razie w imieniu tego integracyjnego klubu zapraszam do Węgorzewa o godzinie 10 w sobotę na turniej pod dużym ciężarem.